Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy tuż przed galą Weteran Fight Night. Jest ze mną Bartłomiej Markowski, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bartku, jesteś organizatorem. Powiedz mi, skąd pomysł na tego typu galę? Jesteśmy fundacją, Fundacja Bracia. Zajmujemy się, głównie chcemy teraz stworzyć misję humanitarną, cały cykl. Przed nami akcja w Khanie. Chcemy pomagać dożywiać dzieci, odbudować szkółkę w Khanie, to jest Afryka Zachodnia. A jednocześnie jesteśmy fundacją zaprzyjaźnioną z mundurem, że tak powiem. Wojsko? Poniekąd. Wielu uczestników fundacji tak. I współpracujemy po prostu, staramy się też wspierać weteranów. Dlatego robimy galę tutaj w Polsce poświęconą weteranom, a zebrane środki chcemy wykorzystać na rzecz pomocy tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Czyli oprócz walk dzisiejszego wieczoru, to będzie tak naprawdę walka o lepszą przyszłość potrzebującym. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jednoczymy się po to, walczymy po to, by pomagać tym, którzy tego potrzebują. To pytanie, kogo dziś zobaczymy? Zobaczymy wielu zawodników, to zostawię na później, jak już odbędą się walki. Będzie też walka organizatorów. Czyli ty też walczysz? Tak, zawalczę osobiście z Karolem Wesslingiem, zawodowcem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I w walce wieczoru również wystąpi Daniel Strzemiński i Alan Kwieciński. Powiedz mi, skąd pomysł właśnie na tego typu walkę wieczoru? Po to, żeby ściągnęła widzów? Tak. Stanowczo tak. No, chodzi nam o jak największą publiczność, aby zebrać jak największe finanse na rzecz potrzebujących. I jak myślisz, kto wygra? To jest niespodzianka, kto wygra, bo nikt tego nie wie. Ale wiemy, że wszyscy mamy jeden cel, czyli pomagać. Ja jestem pewna, że wygra lepszy, a trzymam kciuki mocno za Alana, z tego względu, że znamy się już jakiś czas. Ja chciałabym jeszcze zapytać, powiedz mi, czy zobaczymy dziś może walkę kobiet? Nie. Kobiet nie będzie, walczą tylko mężczyźni. Będzie pięć walk. A w przyszłości planujesz tego typu walki? Zobaczymy jak ta gala się potoczy i będziemy działać dalej. Skoro będziesz walczył, to w garniturze nie, oczywiście... Nie. Zaraz zaczynamy całe wydarzenie, lecę się przebierać i przygotować. A to mogłoby być ciekawe bardzo, że wskakuje do oktagonu dwóch facetów lub dwie kobiety, no facetów w garniturach, a kobiety może w jakichś strojach wieczorowych i zaczynają walkę. To jest ciekawy pomysł. No, my jesteśmy tradycyjni, chcemy przestrzegać pewnych reguł, tak. Sporty walki to jest też pewien styl życia, są pewne zasady, nie lubimy różnych wydziwnień, tak? Różnych niestandardowych rozwiązań, tak? Chcemy zachować się godnie jak sportowcy. W jakiej formule odbędą się walki? Boks, głównie boks. Głównie boks, czyli wszystkie walki to będzie boks. Zobaczysz. Aha, czyli tu się szykuje niespodzianka. Tak też myślałam, próbowałam wyciągnąć, moi drodzy, ale na pewno zobaczymy. Zobaczymy, czy wszystkie walki to będzie boks, zobaczymy również wszystkich zawodników. Powiedz mi, jeszcze jakieś niespodzianki szykujecie dzisiejszego wieczoru? No to wszystko będzie w trakcie, tak. Nie chcę zdradzać za dużo. Na pewno będzie niespodzianka dla tych, którzy są specjalnymi gośćmi, czyli weterani misji poza granicami państwa. Czyli ludzie, którzy narażali swoje życie za ludzi, żeby mogli żyć po prostu, tak? Za obcych ludzi narażali swoje własne życie, żeby tamci mogli normalnie funkcjonować na misjach polskich kontyngentów wojskowych, czy to w Afganistanie, czy w Iraku. I na ich cześć to organizujemy. Na ich cześć jest ta gala. Powiedz mi, jeżeli chodzi o boks, skąd te zainteresowanie boksem? Wiesz co, no gala po prostu Fight Night, tak? A boks jest jedną z formuł sztuk walki, dlatego na ten też postawiliśmy. Ja też osobiście boksuję, więc w tej formule odbędą się walki. Kto jest według ciebie wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o boks? W Polsce, na świecie? To każdy myślę, że ma swój. No, każdy myślę, że ma swój i nie ma tutaj reguł. No, dla mnie na przykład, ja poszedłem w ten boks, bo u mnie było z pokoleń, więc też obrałem tą drogę. No jeżeli chodzi o sztuki walki, mamy dziś MMA zdominowało świat tak naprawdę sztuk walki i powiedz mi, według ciebie największa gala
światowa, jeżeli chodzi o boks czy MMA to? Wiesz co, powiem, nie wiem jaka jest największa tak naprawdę. Moje serce jest po stronie KSW, no i również UFC, Janek Błachowicz, tak. Polska. Też również, ja jestem zawsze za polskimi sportowcami i w tym kierunku się kieruję. No. A jeżeli chodzi o walki freak fightów, co o nich sądzisz? Nie będę tego komentował. Fajnie, niech ludzie robią, rozwijają się w tym, co chcą. Na pewno tam jest dużo różnych niedomówień i agresji. My wychodzimy z założenia, że lepiej się jednoczyć, uśmiechać, zbijać piątkę, pomagać razem ludziom, dawać tą pomoc, zamiast po prostu się kłócić i bić, tak? Bo po co, jak można to tą energię przełożyć na pomaganie ludziom i będzie to na pewno bardziej pożytkowniejsze. Ja uważam jednak, że zawodnicy freakowi stworzyli bardzo fajny krąg, bardzo fajny świat. Tak naprawdę nie zaczynając od sportu, wielu z nich w ogóle nie miało nic do czynienia ze sportem i tak naprawdę właśnie te walki freakowe, walki MMA spowodowały, że zaczęli trenować i to naprawdę porządnie trenują i trenują dość długo i stali się, można powiedzieć, naprawdę ostrymi zawodnikami. Co o tym sądzisz? Wiesz co, ja się skupiam na pomaganiu ludziom, na wprowadzeniu jakiejś idei. Nie wchodzę w ten świat, nie znam się, więc nie chcę to też się wypowiadać. No fajnie, jak to się rozwija, jeżeli to przynosi komuś korzyść, a jeszcze jak można przy tym komuś pomóc, tak jak właśnie Alan Kwieciński, tak, też tutaj zaczął jako freak, przyjechał do nas pomóc, to jak najbardziej piątka. Minutkę dajcie nam jeszcze, bo chciałam zapytać, gdzie jest ta granica pomiędzy zawodowcem a freakiem? Pomiędzy freakiem a zawodowcem bardziej. Też nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, nie będę wyrażał swojej własnej opinii, bo każdy ma ją inną. Wiesz, bo tak bardzo często się dzieje, że zawodowcy śmieją się z freaków, że nie są zawodowcami, że walczą, mają śmieszne walki, a wiemy doskonale, że czy w KSW, czy bywają osoby, które wchodzą jako zawodowcy, a wcześniej nie mieli żadnych walk zawodowych. I mnie to bardzo zastanawia, gdzie jest ta granica i jak to się dzieje, że osoba, która wchodzi walczyć do oktagonu, nie stoczyła wcześniej żadnej walki zawodowej, wchodzi jako zawodowiec. Powiedz mi, jak to się dzieje. Wiesz, pierwsza rzecz to kiedyś musi być ten pierwszy raz, tak? No nie można być, nie jest to tak, że ja jestem zawodowcem, bo mam, załóżmy, trzecią walkę. Jeżeli masz pierwszą walkę zawodową na kontrakcie zawodowym, honorowanym, no to jest to twoja walka zawodowa, tak? Dobra, rozumiem. Niech dziękuję będzie. Bardzo. Dziękuję dla wszystkich. Wspierajcie, pomagajcie, Fundacja Bracia. Dokładajcie, moi kochani, cegiełkę, bo potrzebujących jest naprawdę sporo. Dziękujemy za tak szczytny cel, za tak wspaniałą galę i życzę oczywiście, trzymam kciuki za wygraną. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękujemy.